Waldek na Bielenie, pilnuje, robi zdjęcia. No, trzy. Jeszcze nie, zatem niebawem zostało one rozdane, a na razie zapraszamy blisko sceny. Zapraszamy włodarzy, organizatorów, a przede wszystkim uczestników imprezy Bajkolandia 2018. Dziś bawimy się zdrowo i na sportowo, a za chwilę rozpoczniemy oficjalnie uroczystość oraz wielkie świętowanie na stadionie. Cały dzień mnóstwo zabawy, mnóstwo radości, przede wszystkim zadowolone buzie dzieci. Zapraszamy bliżej sceny, zapraszamy, zapraszamy uczestników, zawodników, sportowców, gości, rodziców. Zapraszamy bliżej sceny, za chwilę oficjalne otwarcie. Czy klucze do miasta zostały już wydane, moi drodzy? Dajcie głos! Czy rządzicie dziś w Andrychowie? Tak, tak, ale jeszcze głośniej. Chcę usłyszeć takie mocne tak. Cudownie, cudownie. Teraz na dowód tego zobaczymy ten oficjalny klucz, który został dziś wam wręczony młodym, zdolnym sportowcom, dzieciom, które na cały dzień przejmują władzę w mieście w Andrychowie. A na scenie witam przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Romana Babskiego, Rady Miejskiej w Andrychowie, pana Romana Babskiego. Witam serdecznie. Nastąpi teraz uroczyste przekazanie klucza do miasta, a także rozpoczęcie Bajkolandii, czyli zabawy w zdrowym stylu sportowym, stylu dziś przez cały dzień bawimy się na stadionie w Andrychowie, bawimy się cudownie, między innymi piłkarskie rozgrywki, będziemy kibicować młodym, zdolnym piłkarzom. Witamy serdecznie, przekazuję głos. Dzień dobry, bardzo mi miło być dzisiaj z Państwem, bardzo mi miło być dzisiaj z dziećmi, z uczniami. Tym bardziej, że dzisiejsza Bajkolandia to takie preludium do wakacji. Ile nam zostało dni do wakacji? 12, dwa tygodnie zdaje się, tak? Chodzenia do szkoły i potem już Bajkolandia przez całe dwa miesiące. Bardzo serdecznie witamy wszystkich rodziców, opiekunów naszych najmłodszych. Cieszymy się również, że dzisiaj dopisuje nam pogoda. Na co dzień uczennice klasy piątej, nie chciałem jej postrażać. Brawa Emanueli, brawa wielkie. To wielka odpowiedzialność przejąć klucz do miasta. Tak się składa, że
oboje jesteśmy z jednej szkoły, tak? Z czwórki, z Andreowskiej czwórki, ale to, że Emanuela została burmistrzem, nie odbyło się po znajomości, pochwal się, jak do tego doszło. Miejsce. Brawa jeszcze raz dla Emanueli. Pozdrawiamy serdecznie panią Maję Sikorską, która przygotowywała Emanuelę do tego zwycięstwa. I tym samym, szanowni państwo, drogie dzieci, przekazuję na dzień dzisiejszy symbolicznie klucze i władzę nad Andrychowem, a właściwie nad Bajkolandią, młodzieżowej burmistrz Andrychowa Mai Emanueli Marczyńskiej. Wielkie brawa! To dziś Emanuela rządzi Bajkolandii w Andrychowie. Panie Romanie, poprosimy też o oficjalne otwarcie turnieju piłkarskiego. Ja już tutaj nie mam co otwierać, jest od tego burmistrz. Prosimy Emanuela. Pani Emanuelo, prosimy czynić honory. Bajkolandię 2018 uznaję za otwartą. Wielkie brawa! Oficjalne otwarcie nastąpiło, a to znaczy, że dziś bawimy się do godziny 17, co najmniej mnóstwo atrakcji, a to wszystko dla was. Drogie dzieci, rozejrzyjcie się wszędzie dookoła siebie. Zobaczcie, jak to wszystko zostało urządzone dla was. Mnóstwo atrakcji, będzie można na przykład spróbować dla maluszków. Mnóstwo atrakcji przez cały dzień do godziny 17.10 co najmniej. Wtedy nastąpi rozdanie nagród, pucharów, wyróżnień w turnieju piłki nożnej. A na razie inne atrakcje, między innymi warsztaty, można popływać w dmuchanych balonach, dmuchańce, łucznictwo, tor rowerowy, gnioty, malowanie buziek, tenis stołowy, mini olimpiada maluszka to tylko niektóre atrakcje, które przygotowali organizatorzy tego święta dzieci. No właśnie, tutaj warto teraz wspomnieć o organizatorach i sponsorach. A organizator główny to Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. To właśnie dzięki tej instytucji dziś się bawimy, dziś świętujemy po raz kolejny Dzień Dziecka. Tak naprawdę dziecko trzeba pielęgnować w sobie przez cały czas. Tutaj pan Roman Gawski powiedział, że już dzieckiem nie jest. Sceny i spróbujcie swoich sił. To naprawdę wygląda tylko tak przerażająco, ale to jest fantastyczna zabawa, wielka frajda. O godzinie 12.50 rozpoczynamy rozgrywki sportowe. Będziemy mogli dopingować młodym sportowcom, którzy już są na murawie. Nie, już powoli szykują się. Rozgrzewka trwa, a niebawem rozgrzewka fitness blisko sceny. Mam tutaj pytania, czy można w kilka osób skakać na gigantycznej skakance? Oczywiście, że tak! Można w kilka osób skakać. Podejście bliżej sceny, nie trzeba się bać. To wszystko dzisiaj dla was. Specjalnie dla was, czyli ta godzina 13.15, warto sobie zapamiętać, żeby wtedy przyjść bardzo blisko sceny. Zobaczymy artystę, który na co dzień mieszka w Wadowicach, a mogliśmy go oglądać w finale programu Mam Talent. Tam zachwycił jurorów, a także 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zrobiło mu się słabo, bolała go głowa, to zapraszamy do czerwonego namiotu. Po lewej stronie od wyjścia na stadion jest służba, maltańska służba medyczna. Sympatyczne panie i panowie, którzy udzielają pomocy we wszelkich sytuacjach. Zatem jeśli komuś coś się stanie, to od razu wypatrujemy czerwonego namiotu. Tam maltańska służba medyczna służy pomocą, a my dalej bawimy się z gigantem.